Okej, okay, jeszcze trochę motywacji przed pójściem spać. Dzisiaj jestem mega tutaj taki podjuszony, jak to się mówi? Pomożesz mi? Jestem taki podbuzowany, bo już pobiłem dzisiaj rekord i zrobiłem 160 pompek, gdzie zawsze przez ostatnie tygodnie robiłem po 150, a dzisiaj już zrobiłem 160. Teraz właśnie, żeby was jeszcze zmotywować do naszego wyzwania, żebyście jeszcze dołączyli, zanim go skończę, to zrobię jeszcze 20, już będzie 180. A jest w ogóle jakiś oficjalny koniec? Oficjalny koniec jest przed wyjazdem do Tajlandii. 3 miesiące. To jeszcze jest czas. No to jeszcze właśnie 2 miesiące mam zamiar to kontynuować. No bo właśnie, bo czuję mega poprawę, bo kiedyś sobie nie wyobrażałem, żeby zrobić... Efekty, mega poprawę, bo kiedyś sobie nie wyobrażałem, żeby zrobić 4 serie, tak jak przed chwilą w domu zrobiłem po 20 pompek, czyli 80 z rana, tam miałem 80, to już mam 160, ciach, i zaraz zrobię 20, będę miał 80 i jeszcze 20 będzie 100, czyli 10 takich punkcików po 20 i będę miał 200 pompek, gdzie wcześniej jak zrobiłem 2 serie po 20, to już następna musiała być co najmniej po 10, bo już więcej nie miałem sił. I więc widzę po zrobieniu tych 3,5 tysiąca pompek, że nabieram dużo siły w ręce i o wiele łatwiej robi mi się te bombki. No i widzę, że mam coraz twardszą klatkę, więc widzę efekty. Więc mam 160, teraz robię 20, żeby was zmotywować, to będzie 180. I przyjdę do domu i zrobię jeszcze 20, bo bardzo łatwo już mi się to robi po te 20 pompeczek. I mam 200, także mam teraz zamiar robić już po 200 przez następne dni. Szybciutko jeszcze w parku o godzinie tam później wieczorem. Raz, a więc nawet w ogóle się nie zmęczyłem po zrobieniu 20 pompek, nawet nie złapałem zadyszki, gdzie wcześniej na przykład po 20 pompkach to bym już w ogóle nie miał sił mówić, ani w ogóle nie mógłbym złapać powietrza i jeszcze nie mógłbym zrobić, a teraz mógłbym zrobić jeszcze kolejne 20, żeby już zakończyć to zadanie na dzisiaj, wyzwanie. Także myślę, że po tym jak jesteście na grupie i widzieliście jak robiłem na początku pompki, a jak na przykład już teraz, to że widać jakieś postępy, także warto. Chyba tyle, pod latarnią się udało nakręcić. 21, 180 pompeczek zrobione, zaraz zrobię jeszcze 20, będzie 200, także widzicie, a na początku do stówki, żeby dobić, to potrzebowałem cały dzień, a teraz, żeby zrobić 200, to wystarczy dosłownie 30 minut. Dobra, stwierdziłem, że jednak nie będę czekał z tym wyzwaniem, żeby go zakończyć do domu, bo czuję, że mam jeszcze siłę, żeby szybciutko zrobić kolejne 20 pompek, więc zrobię od razu jeszcze te 20 pompek, będzie 200 i teraz spokojnie będzie można maszerować do domu. Kroków na dzień dzisiejszy już jest 14 tysięcy prawie, więc... Bardzo dobry dzień dzisiaj, jeśli chodzi o to, więc jeszcze szybciutko, 20, raz, dwa, trzy, cztery. No i dobra, 200 dzisiaj pękły. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał. No i wpadajcie do nas na grupę po więcej motywacji. Możemy sobie tam pogadać, porozmawiać o tym, pomotywować jeszcze więcej. Teraz mamy jeszcze taką fajną aplikację darmową do robienia pompek. Znaleźliśmy w internecie do pobrania na telefony. Więc wpadajcie na grupę, ciśniemy, działamy. Pozdro 600, subskrypcja i do zobaczenia. Na razie, hej.